Siemanko, siemanko, z tej strony Venom, witam was w kolejnym odcinku ze SnowRunnera. Jadę sobie dzisiaj ogarnąć MTB, zadanie ze scoutem MTB z fazy 12. No i to zadanko to jest żelazny uścisk. No jest w tym zadaniu kilka podkategorii jak gdyby. Czy nie składa się to zadanie z jednej części, tylko z trzech. Trzeba w pierwszej części oczywiście metalowe belki musimy dostarczyć, czyli jadę tutaj, biorę metalowe beleczki i dostarczam tutaj na miejsce, gdzie jest właśnie ten scout. W drugiej części mamy dostarczyć tego scouta na parking przy biurze. To też jest kawałek drogi. I jeszcze prototypową jednostkę zwiadowczą mamy dostarczyć w to miejsce. Tak to zadanko wygląda. Do pierwszej części wziąłem Pacyfika P512. A żeby nie było za łatwo. Chociaż to jest dosyć też dobra ciężarówka. Ale niestety ma tylko 200 litrów bag, więc puszału akurat nie ma. No co, jedziemy. Samo zadanko trochę czasu zajmie. Przez te trzy rozdziały. A myślę, że żadnych niespodzianek po drodze nie będzie. Pierwszy etap to jest oczywiście bardzo prosta droga po asfalcie. Niestety minus tego Kenworta to jest to, że nie ma AWD w ogóle. Przepraszam, Pacyfika, Boże. Pomyliłem się z Kenwortem W990, jest do niego bardzo podobny. Ale załączone na biegach wysokich. Przez to błotko idzie sobie nawet w miarę. Myślę, że to jest ciężarówka, która bez blokady dyferencjału załączona, bo teraz oczywiście jej nie ma, tu dostępnej na biegach wysokich, bo jest załączana ręcznie i w ogóle bez AWD, to jak na przejeżdżanie przez takie tereny, to chyba jest jedną z najlepszych ciężarówek. Jeszcze mając opony terenowe, niebłotne. Na szczęście są z tyłu bliźniaki, to chociaż to jest taki plusik. No i co, to jest ten tak naprawdę najtrudniejszy moment w tej grze, który przejechałem wcześniej i ten tutaj. Najtrudniejszy w tej misji. I tu już dalej jest asfalcik, później kawałek podjazdu, jak dobrze pamiętam, takiego już z ziemi. Więc tutaj nic nadzwyczajnego nie mamy. Dobrze, że po drodze jest stacja paliw, będzie można się dotankować. Miałem to zrobić na powrocie, bo dużo nie spaliłem, ale jest jedna opcja, bo nie pamiętam, czy tam ten generator miał paliwo. Mogę to sprawdzić, ale wezmę na wszelki wypadek, w razie w. Nie będzie potem żadnych głupich
zbędnych płytek. Tu skręcamy w prawo. Kawałek błotka, trzeba tu zwolnić, bo tu są takie płyty betonowe w tej wodzie. Można złapać uszkodzenia. No i dalej to już jest praktycznie asfalt i ziemia. Mały skrócik. I ostatnia prosta po asfalcie. Jesteśmy na miejscu. Dobra, jesteśmy. Zobaczymy, może czasami... Nie, nie było. Dobra, przesiadamy się w Royala. Odpalamy generatorek. Wracamy z powrotem do Pacyfika. Metalowe belki, wytwórz. Jeszcze pachy było troszeczkę. Ładujemy. Zawracamy. No i teraz nie będę zanudzał w odcinku oczywiście momentem, gdzie jedziemy tą samą traską. Także widzimy się prawie na miejscu. No już dojeżdżamy na miejsce praktycznie. Widać miejsce rozładunku, belek. Chyba to osuwisko będą usuwać. No tak, w sumie dostarczone osuwisko. Dobra, osuwisko ogarnięte. No i co? Jest tutaj MTB. No i teraz tu w zadaniu jest... który się nazywa oczywiście żelazny uścisk, dostarczyć na parking MTB. Rock Grinder. A przyczepka prototypowa jednostka zwiadowcza do warsztatu tu obok. Czyli jak go wezmę na platformę holowniczą, to będę mógł przyczepkę jeszcze na hol wziąć. Za jednym zamachem tędy się przejedzie. Tak chyba zrobię. Nie ma co kombinować. Dobra. Nie ma co kombinować. Zmieniamy auto. Weźmiemy sobie do tego zadania Maka. Maczek, maczek, gdzie ty masz? Nie ta. Ta. Podniesiemy zawieszenie. I lecimy. Idziemy się na miejscu znowu. No i dobra. Makiem już dojechałem na miejsce. Potrzebnie tu tyłem, wiesz, że mogę tam sobie zakręcić. Ale dobra. Ciekawe, czy to będzie łatwo go wpakować na tą platformę. Powinien chyba wyjechać.
Dawaj, spokojnie. Załaduj. I mamy zapakowanego z kołcika. Szybko przyczepkę trzeba stąd wziąć na linkę. Ona troszeczkę będzie pewnie latać jak żyd po pustym sklepie, ale nie ma wyjścia. Byleby się tylko nie przewracało do góry nogami. Wziąłem od Pacyfika trochę wachy, bo on już nie będzie wykorzystywany do tego zadania. A w razie W nigdy nic nie wiadomo. Dobra, i lecimy do celu teraz, dostarczyć przyczepkę. Przepraszam, dostarczyć MTB najpierw na parking. A dopiero później przyczepka będzie. Tutaj kawałek drogi co jakiś czas będzie trochę nieprzyjemnego błotka. Ale Mag Defense powinien sobie z tym bezproblemowo poradzić. Jakby nie patrzeć, ta przyczepka na lince troszeczkę mu to utrudnia, no bo wiadomo, dodatkowy ciężar do targania. No ale takie towary się makiem woziło. Dobrze pamiętam, to chyba tędy prosto, tak jest. I tu będzie ten cała prosta droga przez bagna. Lecimy przez siebie, podziwiając piękne widoczki w Karolinie Północnej. Oczywiście całą tą drogę na biegu wysokim powinniśmy przejechać makiem, tak jak i większością ciężarówek. No to by troszeczkę wkleiło, ale nie redukuje, idzie. Przejechać.
Jest tutaj sporo tego błota, naprawdę. Zwłaszcza w tej części mapy. MTB się tak buja, że gdyby nie kliny, to już by pewnie spadł. No. Tu znowu większe wklejenia. Zredukujemy. Nie chcę się łapać linką na drzewa, bo puści mi się przyczepka. A pomału się przejedź. Kawałek suchej traski, kawałek łotka, kawałek traski suchej znowu za chwilę. No i tak to wygląda. Znowu mnie wkleiło. Jestem w szoku, teraz mnie tak wkleiło, że nie mogę przejechać. Malutko jedzie, ale co to jest za jazda? Posiłkujemy się linką. Ciągnę sobie trochę bliżej tą przyczepkę. No i dobra, już niedaleko do pierwszego celu. Wjeżdżamy na asfalt, tutaj już powinno być bezproblemowo. Z której to strony jest? Z tej drugiej chyba. MTB dostarczony. Teoretycznie bo wszystko przejechałem. Teraz udajemy się na prom i kończymy to zadanie. Ostatnią, trzecią część tak naprawdę tego zadania. I staniemy się szczęśliwymi posiadaczami Skauta MTB.
Tak oto wygląda to zadanko. Nagroda MTB. I to było tyle na ten dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, oczywiście dajcie łapkę w górę, podzielcie się komentarzem, czy macie już tego skołcika MTB, co o nim sądzicie. No i dajcie subskrypcję, jeśli potrzebujecie jakiejś pomocy, szukacie ludzi do gry, zapraszam do mnie na serwer Discord, jest tam masa ludzi, którzy chętnie wam pomogą. No a ja się żegnam i zapraszam do innych moich materiałów i na moje live'y. Trzymajcie się, cześć.